chwilowej niemożności robienia dłuższych formatów, mam dwa duże odcinki rozgrzebane, których nie mogę skończyć, postanowiłem prowadzić nowy krótki format Kartka z kalendarza Uniwersum. Zapraszam więc do pierwszego odcinka Kartki z kalendarza z 13 października w różnych latach Uniwersum. 13 października 2022 roku nieprzypadkowo równo o godzinie 21:37 zaczęła się emisja Sprawy dla reportera w TVP1, gdzie tematem pierwszej części programu był Krzysztof Kononowicz. Na wstępie z pewnym wahaniem przyjęłam te sprawy, które pragnę Państwu przedstawić. Główny bohater wyglądał na nieco zmęczonego i zdezorientowanego. Siedząc u boku Zielonego, nazwał pomysłodawców zajęcia się jego sprawą w programie Jaworowicz czubkami i twierdził, że dobrze mu się żyje, nie ma kłopotów, a nawet walił się wyremontowaną łazienką. Jako strona zgłaszająca sprawę do programu, Olgierdano i Szczęsny przygotowali fragmenty najbardziej szokujących filmów z kanału Mleczny Człowiek, jak na przykład Picie ludzkiego soku, Konon w koronie cierniowej, czy obraz błogosławionego Ynkiewicza, które odtworzono w czołówce wraz z reakcjami zszokowanej na ten widok Jaworowicz. Chcę, żeby to się skończyło, bo ja dążę do tego, żeby ta cała działalność się zakończyła, żeby ten człowiek nie był pokazywany wcale w internecie i był wtedy spokój. Dlatego właśnie tutaj jesteśmy u pani redaktor, poszukując pomocy dla pana Krzysztofa Kononowicza. Sławek, mimo zaproszenia wysłanego przez telewizję, aby mógł przedstawić swój pogląd na sprawę, nie stawił się, a jedynie przysłał oświadczenie, w którym podkreślał, że Kononowicz od czasu, gdy on się nim interesuje i w pewnym sensie zajmuje, jest nareszcie zaopiekowany, dostaje pieniądze za nagrania i żyje w swoim raju. Przed sądem stajecie wy jako obrońcy? Ja jako osoba, która oskarżyłem publicznie w internecie o pewne rzeczy, na przykład o wykorzystywanie... Tego pana, który pisze, tak, że... Pana Kononowicza. Bo na tych materiałach codziennie widać, w jakich on warunkach żyje, jak jest zaniedbywany. Przypominam, że 3 razy był zawieziony do szpitala w stanie zagrażającym życia. Blisko 600... Pan Krzysztof, blisko 600 jednostek cukru. Nie. Rafał Zielony chciał wypowiadać się jako opiekun Krzysztofa, ale został przez niego uciszony i sprowadzony do rangi kierowcy. Mecenas Kaszewiak postawił się jednoznacznie w opozycji wobec zgłaszających, twierdząc, że skoro Konon sam mówi, że dobrze mu się żyje, to wszystko jest w porządku. I sugerował, że Olgierdanem kierują inne motywacje niż te wymienione w materiale. Prowadzi na YouTube. Tak, chciałbym, żebyśmy wszyscy się dowiedzieli, bo tu wygląda mi na jakiś dziwny konflikt. Chyba nie tylko motywowany chęcią pomocy człowiekowi, bo zastanawiam się, co sprawiło, że pan nagle poczuł takie emocje i jest takim obrońcą moralności naszej i troską o pana zdrowie się wykazuje, że pan prowadzi swoją działalność na YouTubie, skupiając się na jego osobie i wytykając komuś, że na tym zarabia. Dlaczego pan ma nagle ten motyw panu zaczął przyświecać? Jakie pan ma intencje? Bo coś w to, że pan się troszczy o zdrowie, to coś mi się to nie wyda. Zaowocowało to mocną kosą między mecenasem a Olgierdem. Szczęsny i Olgierdanu poruszali kolejne wątki dotyczące nagrań z Mlecznego Człowieka i większość gości w studiu zaczęła brać ich stronę. Chirurg Krzysztof Bielecki stwierdził, że problemem jest brak emerytury, renty i opieki zdrowotnej dla Konona, przez co ten jest skazany na bycie wykorzystywanym przez innych. Ten pan, który się panem zajmuje, czy zorganizował mu opiekę medyczną? Czy pan zorganizował opiekę i pan, który rzekomo żyje z tego? Ma pan swojego lekarza? Ma pan swojego lekarza? Czy ja mogę się wypowiedzieć? Proszę, tak pana proszę o odpowiedź. Krzysztof, daj mi się wypowiedzieć. Ja chcę powiedzieć. Jedną rzecz. Na odpowiedź dla pana profesora, zerowego. Dlatego ja mam opiekę medyczną, mnie nie trzeba opieki. Przyjmuję leki od cukrzycy i tak dalej, panie Ale profesorze. Pan ma 600 dlatego, cukru, że. Lecz tutaj dam na początku. Tyle lat trwa to już. To już trwa lata całe. Ja zapytałem swojego syna, mówię, ojciec, to już dawna historia. I nikt nie załatwiono mu emerytury. Nie ma renty jakiejś.
nie ma jakiejś opieki medycznej. Opieki medycznej nie ma. I taki człowiek jest wykorzystywany do produkcji filmowej. Komu to służy? Kto to ogląda? Piotr Ikonowicz natomiast stwierdził, że samo oglądanie ludzkiego poniżenia tworzy uszczerbek moralny wobec odbiorców. Nie takich treści, tylko to ogląda. Rozmawiałem z panem Kononowiczem, on powiedział, że oni się dzielą pieniędzmi, że to jest przedsięwzięcie biznesowe. Nie tylko pan Kononowicz, ale miliony ludzi, którzy to oglądają. Każdy, kto ogląda ludzkie poniżenie, doznaje wielkiego uszczerbku moralnego. Na programie dzieci wołają do tego pana knurze. Tego chcemy, zgadzamy się na to, czy to jest okej? Nie, nie zgadzamy się. Poseł Cymański uważał, że pokazywanie Konona w takich filmach, jakie widział w czołówce, jest odzieraniem go z godności i uważał, że Krzysztof jest w ten sposób krzywdzony. Pokazywanie intymnego życia, fizjologii, pokazywanie tego, co zawsze, zawsze było zamknięte przed okiem ciekawskim i robieniem na tym pieniędzy. To jest znak czasu. Gdy Kosno doszedł do głosu, powiedział tylko tyle, że Olgierdano i Szczęsny nie chcą pomagać i przeszkadzają pomagającym. My, czy są ludzie, którzy mu pomagają, a państwo mówią o wielu rzeczach, ale nie pomogliście i nie pomożecie praktycznie na dzień dzisiejszy. A mówi tu mamy pan pato, o tej stronie. A tu mamy pato streamerów, którzy zamiast pomagać, przeszkadzają osobom pomagającym. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. W reportażu pojawia się Czerzetkowicz, pytany oczywiście o kampanię z 2006 roku i o samego Kononowicza. Trudno powiedzieć, czy to w roli eksperta, czy jakiejś takiej zapchaj dziury programu. Co się dzieje z tym człowiekiem w sieci? Jak go wykorzystują? Co pan o tym sądzi? Ja sądzę, że to on wykorzystuje. Raczej tak, to on jest taki bystry? On jest bardzo bystry. Nas wszystkich kupi i sprzeda dwa razy. Są takie sytuacje jak picie moczu, że on płacze, że chce się zabić i tak dalej. Nie, pieniądze to, są problemem. A to, że Krzysiek chce się zabić i płacze, to on to stosuje jako technikę manipulacyjną. Krzysiek ma swoje plusy i minusy, on z tego żyje. Pan Kononowicz niestety godnością się nie naje. I czyli pan uważa, że tak. Monetyzacja... I od tego jest państwo, żeby się zaopiekować ludźmi i nakarmić. Ale skoro państwo tego nie wypełnia, to musi pan Kononowicz sam się sobą zająć. I zajął się. Z niewiadomych przyczyn jest też organista, który, jak stwierdzono, i on sam to również potwierdził, przyszedłby wypromować samego siebie i pokazać trochę światu. Marzy o sławie innej niż w kościele. Dlaczego? Może nie o sławie, ale chęć, niekoniecznie o sławie, ale chęć pokazania, halo, to ja jestem częścią społeczeństwa. A to jest tak ważne wiedzieć, że to ja, nie anonimowy człowiek z tak zwanej prowincji, tylko pan. Chciałem po prostu tutaj być jako jeden z nich tutaj, ponieważ... Zaistnieć. Również. Odcinek kończy się tym, jak całe studio słucha nagrania, na którym Toma gra w kościele na organach. Żeby ten pan wystąpił, jak ładnie, nie mamy tylko teraz instrumentu do gry. Mamy, bo ja chciałem wziąć. Mamy. Proszę opuścić nam kawałek tego, jak pan gra. Bardzo w kościele, proszę. Tak. To jego... To śpiewanie, no, to organy. Będziesz oglądać. Miło mi to słyszeć, panie. W materiale przez chwilę przewija się Paweł z Warszawy, śmiejący się z Tomy, że on przecież nie umie grać na organach. Nie umie grać na organach. Według tego, co mówił Bocian, opuścił on studio w ramach protestu, że nie dano mu dojść do słowa. Sama telewizja opisuje odcinek tak. W pierwszej części programu podejmiemy sprawę Krzysztofa Kononowicza, byłego kandydata na prezydenta Białegostoku, którą w ramach inicjatywy obywatelskiej zgłosiło dwóch mężczyzn. Dziennikarz internetowy, który opisywał ten temat na jednym z najpopularniejszych w Polsce portali o nowych technologiach, oraz mieszkaniec Białegostoku, prywatnie fryzjer i youtuber, przejęty fatalnym wizerunkiem jego rodzinnego miasta. Ponadto do naszej redakcji trafiło wiele podobnych, podpisanych imieniem i nazwiskiem skarg i zgłoszeń od widzów, którzy protestują przeciwko pokazywaniu w serwisie YouTube kanału serialu poświęconemu Krzysztofowi Kononowiczowi, nazywając ten kanał patostreamem, gdyż pokazuje on patologie i dewiacje społeczne.
Odbiorcami tej platformy są przede wszystkim dzieci i młodzież, narażone tym samym na demoralizację. Akcja serialu rozgrywa się w Białymstoku, w domu Krzysztofa, który przypomina melinę. Potworny bałagan, gnijące jedzenie, warunki uwłaczające człowieczeństwu. Odbywają się tu libacje alkoholowe, które urządzają współlokatorzy Krzysztofa, alkoholicy i narkoman uzależniony od rozpuszczalnika. Pan Kononowicz boi się ich, na nagraniach często płacze i prosi o pomoc. Sam choruje na zaawansowaną cukrzycę. Pogotowie ratunkowe wielokrotnie udzielało mu pomocy. Widzowie nazywają Krzysztofa knurem, śmierdzielem, wysyłają mu paczki z fekaliami, a wszystko to rejestrują kamery. Serialem zawiaduje pan S. z Bielska Białej, który za pomocą swoich operatorów nagrywa codzienne perypetie Krzysztofa i jego współlokatorów. Szacunki wskazują, że może na tym zarabiać nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy sam bohater tego kanału ma otrzymywać około 400 zł. Według zgłaszających temat pan S. wykorzystuje do celów zarobkowych nieporadność życiową Krzysztofa, jego chorobę i nieświadomość, co uważają za haniebne i niemoralne. Proszą o interwencję w tej sprawie. 13 października 2020 roku. Major z maseczką chirurgiczną pod nosem prowadził lajta z Belwederu, tłumacząc, że trzeba nosić maskę, bo jest wirus. Jednak gdy tylko przyjechała darmowa pizza, od widza Suchy zdjął maskę i będąc najedzony, przestał już tak rygorystycznie bronić się przed wirusem, nie zakładając maski aż do końca lajta. Kurde. Najedzony jestem. Zarobił prawie 1200 zł, co znacznie przebiło cel ustawiony na 700 zł. Warto zaznaczyć, że lajta prowadził sam, będąc całkowicie trzeźwym i nie robiąc żadnych większych dymów. 13 października 2017 roku wybucha afera pizzowa. Tak. Dzień dobry Państwu. Witam Pana serdecznie. Witam Pana redaktora. Dzień dobry. Znowu się zaczynają afery, znowu zaczynają się łożenie do mnie pizzy, zamawianie na mój adres bez mego pozwolenia. Na adres Konona została zamówiona pizza. Konon musiał zapłacić za nią 54 zł i 80 groszy, mimo iż nie był zamawiającym. Zezłoszczony całą sytuacją, ogłosił, że sprawcą zajścia musiał być Mariusz Haborodo, który jego zdaniem już był karany, ale mu mało i zamiast 5 lat dostanie 15. Do wydarzenia doszło podczas belwederskiego streamu na Tina Wesoło. Natalia zadebiutowała w Uniwersum 10 września 2017 roku wraz z Pawłem z Lublina. Już wkrótce zapoczątkowała erę streamów, która diametralnie zmieniła oblicze szkolnej 17. Natalia i Paweł byli pierwszą parą redaktorów, która zaczęła regularnie streamować na żywo. Ich transmisje szybko zyskały popularność, przyciągając rzesze nowych widzów. Niestety, erze streamów towarzyszyły również negatywne skutki. Na szkolnej zaczęła pojawiać się młodzież bandycka. Struś zaczął nadużywać alkoholu, po którym dostawał agresora, a donaty często polegały na jechaniu po Szczudłodolskim i Kononie. 12 września 2017 roku kanał Nati na Wesoło został zablokowany przez YouTube. Posądzono to Meksyka, który miał to zrobić, będąc zazdrosny o sukcesy rywali. Finalnie lajtowcy nie wytrzymali krytyki i obraźliwych, często bardzo mocnych donatów i przestali nagrywać ze szkolniakami. W późniejszym czasie zarówno Konon, jak i Wojtek oskarżyli Nati o to, że ta oszukała ich na pieniądze. Natalia była jedną z kontrowersyjnych postaci w historii Uniwersum. Jej pojawienie się na szkolnej 17 było początkiem ery streamów belwederskich, które miały zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z jednej strony streamowanie pozwoliło na zwiększenie popularności Uniwersum i przyciągnięcie nowych widzów. Z drugiej strony doprowadziło to do sytuacji, w której Konon i Major, dotychczas żyjący w totalnym przeświadczeniu, że ich filmy są traktowane niezwykle poważnie,
spotkali się z brutalną rzeczywistością internetu. SZLK zrozum, że każde 3 złote trafia na jej konto 3 złote. Natalka przyjeżdża z Pawłem, to że oni nie wiadomo ile pieniędzy dali, że tyle kilometrów, to miliardy oni może dają już. O, dali 50 zł na internet i że wożą tyle kilometrów i że w hotelu byliśmy. To oni wszystko płacą, a nie ja. Ja z tych filmów to tylko ludzie chcą na żywo oglądać. Nie jak ja coś powiem i po prostu ja chcę, mówię, dla opieki powiem właśnie, przeczytałem o co chodzi, że nagrywać, to ja nie będę chyba nagrywał. Jak opieka teraz mi wstrzymała już te 317 zł, to ja mam ogółem w dół te 50 zł, że przyjadą i na obiad zabiorą. To ja mogę sam obiad zrobić i robiłem. Tego samego dnia Meksikano informuje o tym, że poznał Ewę z Krakowa. Ich wspólna znajomość miała w przyszłości przerodzić się w romans, który powodował ogromną zazdrość Konona, bo ten chciał mieć Meksyka na wyłączność, a on, zamiast być cały czas dostępny na wezwanie Konona, wybierał się w podróże do nowej kobiety. Także miałem gadać o Ewie, no nie, ale powiem o tym, o Kononie. Jak się fajnie przyczynił do tego, żeby Ewa ze mną rozeszła się. Po pierwsze, jak tylko Ewę poznałem, ja mogę wszystkiego nie pamiętać dokładnie, nie? Ale jak tylko z Ewą się spotkałem, wiem skąd on miał adres Ewki. Od Majora chyba. Jak tylko się spotkałem z Ewą i zacząłem z nią, jak to się mówi, być, to oczywiście Konon 2 donosy do niej wpisał już. Najpierw napisał jeden donos, potem drugi, potem trzeci, 3 listownie do Krakowa, pogięło go. Naprawdę, mówię wam szczerze. Zakazał dla niej i dla mnie dzwonić, bo powiedział z tego względu, że on nie może się do mnie dodzwonić, więc Ewka ma zakaz dzwonienia do mnie. Autentycznie wam mówię, taka prawda. Z czego Ewka oczywiście się roześmiała, no bo jak inaczej. I wyobraźcie sobie, że on tej osoby nie widział na oczy. On nawet nie wie, kto to jest. Mogłaby być również osoba inna. Mógłby być facet przykładowo. To była kartka z kalendarza Uniwersum. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Szanowni Państwo, czy wy jesteście, kochani wariaci, czy co powiem? Jak wam głowy się, jak tak powiem, pokręciło, bo nie będę brzydkich słów o tak otło, głowy się pokręciło, to proszę pana, bardzo proszę tego nie robić więcej, bo PiS mu poleci do wojewody, do prezydenta miasta Lublina, bo to z Lublina przyszło.